Drugi koniec biały jest, tak jak mleko, jaśnie w tym koniec.
Bo konie te to konie gdzieś psów, a o pani. Szanowni Państwo, słychać? Nie bardzo. O, teraz tak. Gdybyście mieli przekonanie, że musi być dychotomia albo sztuki plastyczne, albo sztuki muzyczne, to pan doktor Marcin Piotrowicz jest zaprzeczeniem takiego podziału, bo jest jednocześnie twórcą grafik, które wiszą za państwem z tyłu i jak widać lutnistą, człowiekiem, który w muzyce porusza się równie lekko i pięknie jak w sztukach plastycznych. Dziękuję. Replika lutni, już pytałem pana marszałka, czy dawno słyszał grającego na lutni. Ja dawno słyszałem, chociaż z muzyką mam często do czynienia. Dziękujemy panie doktorze. Myślę, że dwójnasób, no Kopernik też mógł słuchać lutni. Gitary z pewnością nie, ale lutni mógł słuchać i pewnie słuchał. Nie wiem, czy śpiewak był równie urodziwy i utalentowany na frontborskim probostwie, ale z pewnością miał szansę, jeżeli nie słuchał do jego szkoły. Dziękuję.